stało na KS Dąbrowa Górnicza. Z uczestnikami dzisiejszego spotkania będą Agnieszka Burnus, rykleska, czyli dyrektor organizacyjny do spraw Pucharów Europejskich, pani Elżbieta Karcz, delegat Tauronu. Nie mogło zabraknąć oczywiście sternika klubu pana prezesa Roberta Koćmę. Jest z nami również szkoleniowiec pan Waldemar Kawka. Ja od razu oddaję głos panu prezesowi. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na kolejnej naszej konferencji. Program konferencji wszyscy znacie, ale ja chciałem, dzisiaj jest taka ważna dla klubu, ważny moment, ponieważ podpisaliśmy nową umowę z Tauronem. Chciałbym Państwu przypomnieć, że jesteśmy z Tauronem już ponad 3 lata. Tak naprawdę w tym okresie, gdzie Tauron i MKS budują swoją markę, rozpoznawalność swojej marki, ja jestem strasznie szczęśliwy, że podpisaliśmy umowę na następny okres. Myślę, że więcej o tym powie pani dyrektor. Natomiast myślę, że jest to szczęśliwy układ, ponieważ zauważyliśmy tutaj wspólnie, że gdzie Tauron, tam i najwyższe sukcesy. Ostatnim takim sukcesem jest zdobycie Mistrzostwa Polski w żużlu. Ja mam nadzieję, że to jest dobry znak dla naszego klubu, gdzie z marką Tauron zdobędziemy w tym roku Mistrzostwo Polski. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Tak się szczęśliwie składa, że ten rok dla nas jest szczęśliwy. Szczęśliwy jest MKS Dąbrowa Górnicza, szczęśliwy jest ze Śląskiem Wrocław, szczęśliwy jest z żużlem. Także my się osobiście bardzo cieszymy, że nasze projekty sponsoringowe to dobre wybory. Cieszymy się, że nasi partnerzy odnoszą sukcesy i mamy nadzieję, że tak będzie dalej. Nasze badania pokazują, że nasze projekty są efektywne medialnie, no bo jak się odnosi sukcesy, to media chcą o tym pisać. No jak nie ma sukcesów, też piszą, ale cieszymy się z tych lepszych informacji donoszących o sukcesach. Nie wiem, co Państwu powiedzieć, chętnie odpowiem na pytania. Jak Państwo wiedzą, dotychczas ta współpraca była również poprzez spółkę naszą sprzedażową, ponieważ tak jest, że wiodące projekty prowadzi Tauron Polska Energia, to ta umowa jest podpisana między Tauron Polska Energia a MKS Dąbrowa Górnicza. Dotychczas ta współpraca układała się zadowalająco na tyle, że przedłużamy współpracę i podpisujemy kolejną umowę. Jak wspomniałam już o naszych badaniach i badaniu efektywności projektów, ten projekt plasuje się bardzo wysoko. No cóż, przed tym sezonem, może Państwo zauważyli, wspólnie poprawiliśmy wygląd tutaj materiałów, dbając o markę, tak jak Pan Prezes powiedział, klubu, dbając o naszą markę, uspójniając wizerunek. I to traktujemy jako korzyść, ale i też pochylenie się nad tym, aby ta współpraca była dla nas obopólnie korzystna. No i ja nie mogę powiedzieć najmniejszego złego słowa, jeśli chodzi o współpracę. Bardzo się cieszymy. Żebyś przedstawiła Państwu, co nowego, jak przedstawia się ten system rozgrywek w najbliższym czasie. Dziękuję. Witam Państwa. Więc w tym roku rozgrywki Ligi Mistrzów odbywają się w 6 grupach, 6 grup, w związku z czym będzie 6 kolejnych spotkań. W każdej grupie odbędą się 3 mecze, 3 mecze u siebie, 3 na wyjeździe, to w sumie 72 mecze. Z grupy wychodzą niestety w tym roku tylko 2 pierwsze zespoły, także tylko pierwsze i drugie miejsce w grupie. Dla 4 kolejnych zespołów plasujących się na 3 miejscu przewidziany jest udział w fazie challenge w pucharze europejskim. Panie do trenera. Panie trenerze, proszę powiedzieć, jak zespół przygotowuje się do rozgrywek
Może kilka słów charakterystyki o rywalach. Dzień dobry Państwu. No cóż, specjalne przygotowanie tu nie czynimy. Gramy na razie mecze ligowe i tu mamy przed sobą ważne spotkanie w sobotę. Na tym się koncentrujemy. Natomiast jeżeli chodzi o naszą grupę, to chyba z polskich zespołów mamy najmocniejszą grupę. Mamy dwa mocne zespoły z Baku i ze Stambułu, w których roi się od gwiazd światowej siatkówki. Ale my do tej pory występowaliśmy w pucharach dwukrotnie i dwukrotnie nieźle nam to szło. I na pewno to, co mamy zadeklarować, że ten jest, który nie sprzedamy, na pewno zechcemy to mieszać szybko. Faworytami na pewno tej grupy nie jesteśmy, ale też chcielibyśmy zagrać w lidze niższą więcej niż 6 spotkań. Dziękuję bardzo. Trenerze, czego można się spodziewać po tureckim zespole? Jakby Pan mógł przybliżyć tę drużynę? Najbliższy rywal. Tak jak powiedziałem, niespecjalnie się koncentrujemy jeszcze na naszym rywalu. To będziemy robić dopiero w niedzielę. No cóż, jest tam kilka, jak powiedziałem, kilka zawodniczek grających na takim poziomie, że ciężko nam będzie realizować. Tak naprawdę jest to jeden z faworytów tegorocznej Ligi Mistrzów, zresztą podobnie jak Baku. Baku myślę, że bardziej znamy, natomiast w zespole z Tursi Barsi są same gwiazdy, więc to myślę, potencjał tego zespołu jest ogromny. Bliżej o tym przeciwniku będę mógł powiedzieć w niedzielę, kiedy się im przyjrzymy. Mamy dużo materiału, ale tak jak powiedziałem, w tej chwili zajmujemy się na razie meczem z Sopotem. Dziękuję bardzo. Myślę, że możemy powoli przejść do pytań. Jeśli Państwo macie pytania, to bardzo proszę, teraz jest na to czas. Pytanie, czy spadł w kwestii tej umowy najpierw, czy ona jest na do końca sezonu i czy jakoś znacząco się różni od poprzedniej? Nie, to zasadnie. Umowa zasadniczo się nie różni. Póki co jest podpisana do końca tego roku. O przedłużeniu możemy mówić w momencie podjęcia zgodnie z naszymi procedurami przez nasze organy decyzji o planie na następny rok. Czyli do końca roku, nie do końca sezonu, tak? Tak. To jakbyś budzik nie pokój pana prezesa, to druga zadawała. Ja powiem tak, że ja bym się czuł o wiele lepiej, natomiast znam firmę Tauro, tak jak powiedziałem, już ponad 3 lata i ja tutaj w tej kwestii jestem optymistą, bo współpraca nasza za obopólnym, że tak powiem, sukcesem jest super i mam nadzieję, że to będzie procentowało na następne sezony, na następne lata. Aczkolwiek dzień na dzień dzisiejszy, tak jak Pani powiedziała, takie są procedury w korporacji, że umowy się podpisuje w roku kalendarzowym, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia. Musimy się tego trzymać. Ja jestem optymistą, że nasza współpraca się na tym nie skończy. Że co za tym idzie, rok, to mówiliście w podobnej sytuacji, prawda? Też umowa była do końca roku. Znaczy poprzednią umowę mieliśmy 3-letnią. Tak, ale tak jak tutaj Pani powiedziała, zmieniło się w korporacji, jeżeli chodzi o podpisywanie takich umów i dzisiaj mamy taką sytuację, jak mamy. No, trzeba to uszanować. Ja pozwolę sobie to powiedzieć, dlatego że w takiej dużej korporacji należy doskonalić regulacje dotyczące tak wrażliwej sfery jak sponsoring. U nas dokonano zmian zasad prowadzenia działalności sponsoringowej rok temu. W tym roku dostosowaliśmy metodologię doboru i badania efektywności działań sponsoringowych. To są regulacje, które tak naprawdę regulują wszystkie działania związane z prowadzonymi projektami i również ten projekt jest objęty. Tak jak Pan Prezes powiedział, poprzednia umowa była zawarta przed pierwszymi regulacjami, stąd był to okres 3-letni. Obecnie nie zawieramy umów 3-letnich. Także stąd ten czas zawarcia umów. My wstrzymujemy się za każdym razem jako pracownicy mówiący do mediów odnośnie prolongaty umów z uwagi na to, że te decyzje są podejmowane najpierw przez zarząd,
a potem plan sponsoringowy jest kierowany do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie. Więc dopiero po takiej decyzji my jesteśmy w stanie mówić oficjalnie o tym, czy umowa będzie prolongowana, czy nie. Taka decyzja zwykle przez Radę Nadzorczą jest podpisywana w ostatnich tygodniach roku poprzedzającego działania. Czyli możemy się spodziewać, że na przełomie listopada, grudnia spotkanie Rady Nadzorczej rozstrzygnie, co zatwierdzi plan sponsoringowy, który przygotowujemy. No, jest możliwość oczywiście odrzucenia z innych różnych ważnych przyczyn, ale my się nie spodziewamy, żeby tutaj jakoś znacząco odbiegało, aczkolwiek wszystko się może zdarzyć. Jesteśmy spółką z udziałem Skarbu Państwa, też podlegamy pewnym wytycznym i jeśli takowe by się pojawiły, no to byśmy musieli korygować. Póki co plan jest spokojnie przygotowywany. Tak jak wcześniej wspomniałam, efektywność jest dobra tego projektu, bardzo dobra projektu. Świadczy o tym chociażby to, że w tej chwili umowa jest podpisywana nie ze spółką sprzedażową, tylko z uwagi na rangę projektu przez Kawą Polska Energię. Szanowni Państwo, ja mam nadzieję, czy że dostaliście, jak nie, to poprosiłbym, jak mam jeszcze egzemplarze, jak nie, no to dostarczymy w jakiś sposób nowe wydanie Polska Siatkówka. Tam są bardzo, bardzo ciekawe badania przeprowadzone na bardzo dużej próbie. I one pokazują siłę siatkówki. Siłę siatkówki pokazują profil kibica polskiej siatkówki. Ja myślę, że te badania same w sobie pokazują, jaka to jest duża wartość dla ewentualnych sponsorów, reklamodawców, że naprawdę można się na tej dyscyplinie opierać, a szczególnie na kobietach, które oprócz tego jeszcze są piękne. Chciałabym tylko dopowiedzieć o magencie, czyli takim wiodącym kolorze, tam jest i myślę do twarzy. Panie prezesie, czy rozważacie, czy rozważaliście w ogóle organizację Final Four? Czy to... Ja powiem tak, gdybyśmy tak daleko zaszli, to na pewno to rozważymy. Bo... Właśnie nie, bo to jest informacja, że nie trzeba właśnie zajść. Znaczy ja powiem tak, gdybyśmy mieli szansę wywalczyć sobie ten finał, to myślę, że miasto, nasi sponsorzy stanęliby w cudzysłowie oczywiście na głowie, żebyśmy to zorganizowali dobrowolnicze. Właśnie z tych materiałów, które nam przedstawi się, wynika, że możecie rozpocząć starania już właściwie od pierwszego meczu, niezależnie od końcowego wyniku z tego meczu. To może ja odpowiem na to pytanie. Nie tak do końca. Właściwie nie od pierwszego meczu, tylko dopiero pod koniec fazy grupowej można zacząć starania o udział, o organizację Final Four. Wtedy, gdy już mniej więcej zespoły mają jakieś miejsce, tak, i mniej więcej wiemy, jak się plasują w tabeli. Jeszcze uzupełniając, ja chciałbym, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Jeżeli nasz poziom sportowy pozwoliłby na... Oczywiście teraz wszystko rozmawiam abstrakcyjnie, żeby nasz poziom sportowy pozwolił na walkę w tym finale, to tak. Bo jeżeli mielibyśmy robić imprezę tylko dlatego, żebyśmy się tam znaleźli i gładko przegrali wszystkie mecze, to nie wiem, czy byłaby to akurat z różnych względów dobra promocja dla naszego klubu i dla naszych sponsorów. Na trzecie miejsce w skali szansy w Udorzyce, który w zeszłym roku nie był jakby waszą ulubioną drogą, żeby się wykazać Europę, to traktował to jak jakieś zło konieczne, jakąś jakieś... Nie, akurat w tym wypadku myślę, że nie i w tym wypadku byłbym bardzo... Mam nadzieję, że przejdziemy do następnej fazy, ale ja osobiście bym był bardzo za tym, żebyśmy grali i spróbowali wejść do finału, Znaczy byliśmy blisko, o tak. I myślę, że teraz z tym zespołem będziemy o ten finał popatrzeć. Ale na razie będziemy próbowali wyjść z grupy. Pani Tumera, czy fakt, że w przededniu tego meczu Lidze Mistrzów gracie z tak wymagającym rywalem na polskim pakiecie? Dostrzega pan w tym fakcie więcej plusów, minusów, czy
czy ma to dla Pana jakieś znaczenie, że teraz grasz w sobotę? Że masz sobotę? Że teraz w sobotę zagrasz się z Mistrzem Polski. Myślę, że to nie ma znaczenia, z kim zagramy, bo to tak naprawdę od dłuższego czasu znamy kalendarz rozgrywek i wiedzieliśmy, jak to wygląda. Mamy na tyle, myślę, wyrównany w tej chwili zespół, że będziemy rotować tym składem, będziemy grać, odpoczywać, różnymi szóstkami musimy grać i w związku z tym, myślę, że to większego znaczenia nie będzie miało. Są 4 dni, mieliśmy grać we wtorek, gramy w środę, więc to myślę, że dla nas plus, następny mecz gramy w niedzielę w Muszynie, więc czas na odpoczynek również jest. Myślę, że to nie ma większego znaczenia, z kim gramy. Może to lepiej, że gramy z mocnym teraz, kiedy jeszcze nie jesteśmy zmęczeni, bo gorzej, jakbyśmy to grali za miesiąc, kiedy mogłoby być o wiele trudniej, bo to pogodzić te rozgrywki z drugimi nie jest łatwo. Przekonaliśmy się parę lat temu, więc myślę, że to jest największy kłopot w tym wszystkim, żeby trzymać dobrą dyspozycję przez ten okres. Mówię tak, przejść przez te rozgrywki Ligi Mistrzów z jak najmniejszymi stratami i w jak najlepszej formie później przystąpić do play-offu w Polsce. Myślę, że każdy z zespołów, który startuje, podobnie myśli. Wtedy rzeczywiście ten marzec, pamiętam taki okres, że Pan mówił, że właściwie nie mieliście czasu na normalny trening, bo tak cały czas byliście w drodze albo rozgrywaliście mecze. Jakby chyba nie da się przed tym ustrzec inaczej, jak po prostu stawiając na szeroką, silną kadrę, która umożliwi tą rotację odpoczynek. Teraz będzie podobnie, będziemy grać 3 dni, także myślę, że powrót na przykład z Baku i na drugi dzień wyjazd do Wrocławia i mecz za 2 dni, to będzie to ciężko pogodzić. Podróż już z meczem meczowym. No, ale wiedzieliśmy, że tak będzie, także to myślę, że tak szeroki skład spowoduje to, że będziemy bez zbyt dużych strat i w polskiej lidze, i w lidze mistrzów. Różni się generalnie ta otoczka organizacyjna tej edycji od tej, której Pani doświadczała jako organizator 2 lata temu? Czy są jakieś wyższe wymagania, już nie sportowe, tylko te, których nie wiemy, które są się zaproszę. Na pewno jak graliśmy w Lidze Mistrzów czy też w Pucharze 2 lata temu, były tylko 4 grupy, więc było nam dość łatwo z tej grupy też wyjść. Były 4 grupy, 4 zespoły, 3 pierwsze zespoły wychodziły, tak? Do tego trafiliśmy dwukrotnie na przeciwnika, którym była Beliza. Tak, tylko to jest ta sportowa troszkę, nie chodzi, że musicie Państwo, nie wiem, zagwarantować, nie wiem, lepsze warunki dla sędziego. Nie. Bipów musicie przyjąć z cechu. Nie, no absolutnie nie. Co się ten sam podręcznik? Na pewno, dokładnie ten sam podręcznik, z tym, że teraz może jest jedna różnica. Od 2 lat wszystko jest prowadzone komputerowo. Jest tak zwany data project, gdzie wprowadzamy wszystkie dane. Każdy z nas ma swoje konto założone, zarówno prezes klubu, trener, ja. I właściwie cała dokumentacja jest online tak naprawdę. Ale to jest właściwie 2 rok już z rzędu. Kiedyś było wszystko na papierze i wysyłaliśmy 1000 faksów. Przedstawiam pytanie do Pani Stawianu, czy wynik sportowy akurat w Lidze Mistrzów to w jakiś sposób może decydować o tym, czy Państwo przedłużycie tę umowę? Nie. Czy rozumiem, że wysokość kontraktu jest tajemnicą? Tak, wysokość kontraktu jest tajemnicą. Decyzja tak naprawdę będzie uzależniona, tak jak już też wspominałam, od decyzji organów, a te uwarunkowania przy podejmowaniu decyzji mogą mieć różny charakter, więc tu nie tylko wynik sportowy, na pewno cieszymy się i Pan Prezes tu zaczął tę konferencję od stwierdzenia, że fajnie być z mistrzami i cieszymy się ogromnie, ale decyzje czasami są podejmowane w takich korporacjach ze względu na wyższy interes spółki. Ale Pani może powiedzieć, czy był chociaż tyle, czy ten kontrakt jest wyższy niż poprzedni, czy niższy? Nie chciałabym odpowiadać na to pytanie. A Pan Prezes, jak szachista, wyprzedza kilka ruchów do przodu i no, nie wiem, rozpatruje Pan też taki scenariusz, że proszę drogi, mógłby się rozejść i będzie musiał szukać jakiegoś alternatywnego rozwiązania, czy nie wierzy Pan? Znaczy, nie, ja zawsze biorę pod uwagę takie rzeczy, natomiast
90% czasu, które poświęcam, poświęcam na zdobycie nowych sponsorów, nowe firmy, z którymi będziemy współpracowali. I tak naprawdę to jest nieustanna praca. I ja mam nadzieję, że będziemy dalej stałonem. Natomiast ja cały czas zabiegam o pozyskanie nowych sponsorów. I to będę czynił. I oczywiście toczymy mnóstwo rozmów, wynik tych rozmów jest dla mnie jeszcze dzisiaj nieznany, ale mogę dzisiaj powiedzieć, że na przykład dostałem już informację, że będziemy mieć starego, nowego sponsora, który jakiś czas temu nas wspomagał i właśnie to jest przykład, że cały czas szukamy. Będzie za tymi meczami, za zwycięstwami, kryją się jakieś dodatkowe pieniądze, jakieś premie dla trenerów, dla zawodniczek, czy to jest? Oczywiście tak, bo mamy regulamin premii w klubie i tam są ściśle określone wyniki, za które dziewczyny, trenerzy, sztabu szkoleniowego otrzymują premię. Pamięta pan, kiedyś pan mówił, że są sponsorzy, którzy byli zainteresowani tylko sponsoringiem waszych rozgrywek europejskich w Lidze Mistrz, a w Chorzece w nie. I między innymi dlatego wtedy podejmowaliście chyba tę decyzję, żeby sobie odpuścić. Tak. I to coś się zmieniło pod tym względem, że teraz, kiedy macie już tą furtkę do Ligi Mistrzów otwartą, to ci sponsorzy wyglądali się z tych deklaracji, którzy wtedy przyniosły. Powiem tak, że zaczęliśmy jakiś czas temu, wznowiliśmy rozmowy na temat sponsorowania klubu, bo ja generalnie zakładam, że w przyszłym roku też będziemy grali, mam nadzieję, w Lidze Mistrzów, ale będziemy na pewno grali w pucharach europejskich. Stąd wróciliśmy do rozmów z potencjalnymi sponsorami, którym zależy na promocji w Europie, ale te rozmowy są dalej w toku. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, to dziękujemy Państwu za przybycie. Tutaj Państwo jeszcze będą do dyspozycji indywidualnie. Zapraszamy oczywiście na naszą stronę www.mksdombrowa.pl. Jeszcze mam taką informację dodatkową. Akredytacje, identyfikatory na Ligę Mistrzów będą wydawane przed samym meczem, czyli 24 października, na 2 godziny przed meczem, czyli to jest około 18:30 przy wejściu numer 5, tak jak to zwykle się dzieje. Dziękuję bardzo.